Moi drodzy, przybywamy z trzech krajów, aby zgromadzić się w tym niezwykłym miejscu, które nosi nazwę tradycyjną Trzycatek. Dla upamiętnienia cła, które w wysokości 30% od przewożonych towarów przez granicę między ówczesnymi Węgrami a Księstwem Cieszyńskim tu było pobierane. Ale tak naprawdę ten Trzycatek nabrał nowego znaczenia po 1993, kiedy powstała nowa granica między Czechami i Słowacją, ponieważ odtąd stykają się tutaj granice trzech państw. Polska ma takich trójstyków sześć, ale ten nasz jest najbardziej znany, najbardziej wyjątkowy w Polsce z tego powodu, że są tego typu spotkania jak chociażby dzisiejsze. Ten trójstyk przypomina nam inne słowo ważne dla nas wszystkich chrześcijan. Trójjedyny. To jest określenie Boga w Trójcy Świętej Jedynego. To łączy wszystkich chrześcijan, podobnie jak wyznanie, że Jezus Chrystus jest prawdziwym Bogiem i prawdziwym człowiekiem. W imię Boga Trójjedynego przychodzimy z trzech państw sąsiadujących dobrze ze sobą, aby w naszych językach bardzo podobnych modlić się i oddawać Bogu cześć. Bardzo serdecznie witam was wszystkich przybyłych, zwłaszcza tych, którzy przynależą do górali, bo w województwie śląskim ogłoszono rok górali 2021. Także zaznaczają swoją obecność górale poprzez strój, poprzez zwyczaje. Witam serdecznie tych, którzy zwłaszcza przygotowali całą uroczystość. Także tych, którzy przemawiali już, którzy są przedstawicielami samorządów Polski, Słowacji, Czech. Także zwykle bywają reprezentanci parlamentu. Witam bardzo serdecznie przybyłych biskupów sąsiedniej diecezji Tomasza Galicha z Żyliny oraz biskupa Martina Dawida z Ostrawy. Uwielbiajmy więc Boga Trójjedynego w tej naszej Eucharystii i wspólnej modlitwie.